Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl. W dniu wczorajszym wypuszczono nowy snapshot. Tak, nowy snapshot został już opublikowany. Link do niego dostaniecie, a w zasadzie umieszczę w opisie filmiku. Teraz pokrótce zaprezentuję, co nam tu nowego i fajnego dodali. Dodali w zasadzie kilka rzeczy, a wszystko skupia się na tym panu, który tam siedzi za moimi plecami. Okej, od czego zaczniemy? Tak, dodali nam do gry koniki, które wam za chwilę zaprezentuję. Dodano także muły albo osły. Jeszcze tego nie sprawdziłem, być może w plikach gry się dowiem. Tak, zacznijmy od pierwszego itemku, który tutaj dodali. Jest to zbroja dla konia. Dokładnie, można zrobić żelazną, złotą oraz diamentową. Skórzanych się nie da, tak jakby ktoś pytał. Kraftujemy właśnie taką zbroję w ten sposób, kładąc na środku jeden blok wełny oraz w takim ułożeniu żelazo, złoto bądź diamenty, w zależności co chcemy uzyskać. Jeszcze taka mała adnotacja, zbroje stakują się po 64 sztuki. Kolejną wspaniałą rzeczą, którą nam tutaj dodali, to dywany. Kraftujemy je używając dwóch bloków wełny, uzyskujemy wtedy jeden blok dywanu. Mamy oczywiście wszystkie kolory, więc jeżeli będziecie jeszcze w ogóle chcieli, nie wiem, zmienić sobie tekstur paka, spokojnie, ta teksturka też się zmieni, gdyż wykorzystuje ona teksturę z wełny, którą macie w tekstur paku. Blok jest wysoki na 1 piksel i nie ma z nim kolizji, to znaczy nie czujemy, że na niego wchodzimy. Kolejna rzecz to nowe siodło. W końcu jakieś siodło, które możemy sobie skraftować. Potrzebujemy jedynie 3 sztabki żelaza oraz 5 skór. I teraz tak, jeszcze mała adnotacja też co do stakowania. Stakuje się po 32 sztuki. Dodano także dwa itemki, które również stakują się po 64 sztuki. Jedno to, tak myślę, belka taka siana. Tak, taki snopek, którego craftingu nie ma, nie istnieje jeszcze, oraz lasso, które zaraz zaprezentuję, w jaki sposób możemy wykorzystać. Lasso jest o tyle fajne, że nie tylko służy do koni, tak jak widzicie, konia można, oczywiście oswojonego, który już ma siodło, możemy zapiąć, on będzie podążał za nami, więc możemy prowadzić, nie wiem, kilka nawet koni, oraz przywiązać te lasso do płotka. Tak jest, także westernowe klimaty teraz będą bardziej westernowe, lepiej to będzie wyglądało. A jeżeli będziecie chcieli już odwiązać konia, wystarczy uderzyć w lasso i zamieni się to w itemek, który możecie zebrać. Kolejna świetna rzecz co do lassa, to taka, że możemy wiązać nią inne moby, które nie muszą być, nie wiem, oswojone jakoś specjalnie. Mogą to być przypadkowe owce, tak jak teraz to pokazuję. Myślę, że krowy i świnki tak samo na to reagują. To jeszcze będę musiał sprawdzić. Jedynie co to dziwnie wygląda, gdyż jak idziemy do przodu, to jakby im z czoła wystaje. Aha, no tak. Jeszcze odpiąć. Okej, wystarczy kliknąć na owce. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Snapshota dopiero zainstalowałem. No, tak jak widzicie, na krowę też to działa. Po odwiązaniu spada. Świnek tu nie ma, ale myślę, że tak samo wszystko funkcjonuje. Teraz co do koni. Pokażę wam, jak się na nim jeździ. Za chwilę też pokażę, w jaki sposób oswoić konia. Żeby z niego zejść, musimy, co dziwne, kliknąć lewy shift. Wtedy dopiero z niego zeskakujemy. Konie poruszają się naprawdę, naprawdę szybko, jak widzicie. Z tego, co się dowiedziałem, każdy koń ma nieco inne predyspozycje. Tu chyba chodziło o zdrowie. Ale to jeszcze bym musiał sprawdzić. Zmienię może game mod. Okej, game mod zmieniony. I tak jak widzicie, ten koń ma 11 serduszek. Z tego co wiem, są jeszcze takie z 13, z 12. Też takie widziałem. Jedynie co do koni jeszcze zauważyłem, że one znikają z czanków, które nie są wczytywane. Także myślę, że to taki niewielki błąd, tak jak kiedyś to było, gdy zwierzęta jeszcze nie były... nie było możliwości oswojenia zwierząt. Teraz przejdźmy do tego, jak oswoić takiego zwierza. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy, będzie to konia. Zespawnuję go za pomocą jajka.
Tak jak widzicie, zresztą konie są naprawdę najróżniejszej maści, różnokolorowe. O, ten jest jeszcze mały. O, tak jak widzicie, gdy klikam na niego zbożem, on rośnie. O, urósł już do oporu, nie mogę. Zapewne na survivalu te zboże będzie się zużywać, ja jednak jestem na creative, więc to się nie działo. Zespawnujmy jeszcze ich kilka. Kilkadziesiąt, albo i więcej. Okej. Tak jak widzicie, naprawdę jest wiele takich rodzajów koni. O, ten przypomina troszkę krówkę. Nie, no dobra, nie przypomina. Mamy także właśnie te osły, czy też muły. A to chyba raczej jest osiołek. Nie jestem pewien. Można go również oswoić. Zobaczmy, czy da się na niego wejść, czy mnie zrzuci. Tak, zrzucił mnie. Z tego, co zauważyłem, należy kliknąć na nie kilka razy zbożem. Tak. Wtedy też otwierają swoją paszczę i to wygląda jakby jadły. Takie troszkę śmieszne. Teraz możemy chyba na niego... Nie. Teraz możemy chyba na niego dopiero wejść. O! Widzieliście? Były serduszka. W tym momencie mogę na nim siedzieć, pozwoli sobie na to, ale nie mogę nim sterować. Dopiero teraz muszę założyć na niego siodło. O, jak widzicie, teksturka się zmieniła. Teraz mogę nim podróżować. Tak. Gdzie jesteś? Tu jeszcze chyba jedna rzecz była do pokazania. O, właśnie. Możemy przyczepić do niego skrzynki. Więcej niż jedną się nie da. Także trudno. Zapewne to będzie jakoś funkcjonować. Póki co na niego się tylko wsiada. Chyba, że jak kliknę... Nie. Jak przycisnę Shift i klawisz, to po prostu... z niego zeskoczę. Tak samo można oswoić każdego innego konia. Każdej, nazwijmy to, rasy. Także chyba to tyle, jeśli chodzi o zmiany, które dodano, nowe itemki oraz nowe moby. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten krótki odcinek pokazowy. Napiszcie, co o tym myślicie, podzielcie się z innymi. Trzymajcie się i cześć!